Francja stała się pierwszym państwem na świecie, które wpisało tak zwane prawo do aborcji, czyli do zabijania nienarodzonych dzieci, do swojej konstytucji. Grecja padła i Rzym padł i my jesteśmy w upadku. I pierwsza córka kościoła najbardziej ukochana, czyli Francja, ona też upada właśnie w ten sposób. Praktycznie głosowała za lewica i ogromna część prawicy i centrum i liberałowie, praktycznie wszyscy. No i zainspirował mnie pan do stworzenia tej nazwy. Demokracja totalitarna. Rozmawialiśmy o tym, kto zamierza wysłać wojsko na Ukrainę. Prezydent Francji zasugerował, że wysłanie tam oddziałów sił specjalnych bierze pod uwagę i być może zamierza to zrobić. Czyli Macron dalej gra na Putina. Bo dzięki takim słowom, no Putin teraz będzie usprawiedliwiony. Kolejny nasz sojusznik, czyli Niemcy, mówią coś takiego, to znowu daje Putinowi możliwość eskalacji i być może już nas sprzedali w Jałcie. Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem, Paweł Lisicki w Warszawie. Wojciech Cejrowski na prerii amerykańskiej. Amerykańskiej prerii, ja w Warszawie i tak szczerze mówiąc myślałem, że trochę bardziej radosny sposób zaczniemy naszą rozmowę, ale akurat przeczytałem informację, której się w zasadzie można było spodziewać, że tak będzie, a mianowicie, że Francja stała się pierwszym państwem na świecie, które wpisało tak zwane prawo do aborcji, czyli do zabijania nienarodzonych dzieci, do swojej konstytucji. Nie pojawia się tam określenie prawo, tylko tam się pojawia takie określenie gwarantowana wolność. I ta gwarantowana wolność do zabijania dotyczy dzieci do 14 tygodnia życia po poczęciu. No i teraz nie tylko, że sama ta informacja jest dosyć, bym powiedział, smutna i dramatyczna, ale też, że tak powiem, wszystko to, co działo się wokół tego. To znaczy, zanim ta zmiana została wprowadzona, ona musiała zostać przyjęta osobno przez każdą z izb parlamentu, czyli izbę niższą, izbę wyższą i następnie Zgromadzenie Narodowe zebrało się razem i tę zmianę zatwierdziło i wynik jest, no właśnie, może jeszcze, nie wiem, co jest gorsze, czy sam ten fakt, czy sam ten wynik, mianowicie 780 do 72, czyli aż 780 osób, członków obu izb parlamentu, zagłosowało za zabijaniem tych niewinnych dzieci i tylko 72 przeciwko. I praktycznie głosowała za tą gwarantowaną wolnością i cała lewica, i ogromna część prawicy, i centrum, i liberałowie, praktycznie wszyscy. No, więc tak mówię, że jeszcze cały ten taki entuzjazm, który temu towarzyszy w mediach, że to wspaniale, że pierwsze państwo na świecie, że Francja i tak dalej, no koszmar. No koszmar, diabelstwo. Natomiast czego się pan spodziewał po demokracji? Otóż jeżeli przyjmujemy taki system, że większość decyduje w głosowaniu, i ta większość przegłosuje jakiś absurd kompletny. Już nie mówię o tych zbrodniczych pomysłach, o których teraz rozmawiamy, tylko po prostu zwyczajny absurd. No to jest słabość demokracji. Korwin to kiedyś ujął syntetycznie, że dwóch pijaków spod budki z piwem ma dwa razy więcej głosów od jednego profesora czy patrioty. No na tym demokracja polega i kwaśne owoce tego systemu są takie, że jak głosuje każdy, a we Francji 80% społeczeństwa popiera aborcję. No właśnie. Do tego stopnia im wyprali sami sobie mózgi, bo że im wyprano, trudno powiedzieć. Ktoś zaczynał i sami sobie piorą mózgi w kierunku wygodnictwa takiego. Nie chce żadnej odpowiedzialności za nic. Szczególnie za coś, co mnie najbardziej kręci. Stąd tabletki na odchudzanie cud. Czyli mogę bez końca żreć pizzę, bo lubię i będę gruby jak balon, ale są jednocześnie brak odpowiedzialności za mój zły styl życia. Załatwię sobie za pomocą tabletki i nie będę za nic odpowiadał, bo mnie tabletka odchudzi. Albo tam opinanie żołądka pasem jakimś, operacja drastyczna, którą cała masa ludzi robi, żeby schudnąć. Ale dalej będą żreć pizzę. No i w przypadku rozpasania moralnego i fizycznego, no też nie chcę być za to odpowiedzialny. Każdy z każdym. To już jest upadek Rzymu starożytnego
kiedy tam Kaligula, Messalina i te wielkie orgie w pałacach, a trochę wcześniej w Grecji było to samo, że zboczenia, kiedyś dla wszystkich oczywiste i obrzydliwe, na tym poziomie najwyższym podniesiono do rangi takiej, że to nie wiem, czy w szkole Arystotelesa chłopcy za rączkę chodzili i to było wtedy uznawane za normalne, a nie za wynaturzenie. No to, ale to będę jest... bronił, ale będę trochę bronił. I Grecja padła, i Rzym padł, i my jesteśmy w upadku. I pierwsza córka kościoła najbardziej ukochana, czyli Francja, gdzie były przepięknych kościołów, najwięcej zakony i inne rzeczy. To z początków chrześcijaństwa w Europie, pamiętamy, pierwsza córka kościoła. To ona też upada właśnie w ten sposób. No, upada w ten sposób. I jeszcze tutaj dodam dwie rzeczy, myślę, że bo to jednak jest tak, że to jest zakończenie pewnego procesu. To jest takie słowo proces, ale rzeczywiście tak patrząc w czasie... Zakończenie pewnego upadku. Tak, zakończenie, znaczy może nie zakończenie, bo to jeszcze dużo przed nami, ale na pewno zakończenie pewnego etapu upadku. O, to myślę, że tak możemy spokojnie powiedzieć. Sama sprawa zaczęła się tak naprawdę w latach 70., czyli znowu nie tak dawno temu. I też zaczęła się tak bardzo niewinnie, na zasadzie takiej, że to miał być tylko wyjątek od reguły, że wiadomo, że takie, tak tłumaczono, takie rzeczy się zdarzają. No, skoro się zdarzają, to trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby to było to, czyli zabijanie nierodzonych dzieci, żeby to przynajmniej się odbywało w jakichś warunkach, które nie pociągają za sobą dodatkowo jeszcze cierpień i kobiety. No i od tego wyjątku i od tej troski o to, żeby o tak zwane, czyli że tak powiem, zasada mniejszego zła, doprowadzono do sytuacji, w której nie ma żadnego mniejszego zła, tylko mówi się o gwarantowanej wolności. To jest jednak przewrót dodatkowy w moralności. Ja tutaj będę bronił trochę starożytnego Rzymu czy starożytności. Tam oczywiście były te ekscesy, o których pan mówi, ale one były, jakby to powiedzieć, tylko w pewnych kręgach, tych najwyższych, rozpasanych, rozwiązłych i zepsutych. Natomiast nigdy nie były częścią, nazwijmy to, systemu prawa. Jeszcze nie było tak, że to prawo było czymś tak chwalonym powszechnie, nakazywanym przez państwo. No bo we Francji to dokładnie tak jest. Za czasów prezydenta Hollanda, poprzednika prezydenta Macrona, wprowadzono cały system praw zakazujących krytykowania aborcji z karami, z grzywnami i tak dalej. Dwa lata temu wydłużono prawo zabijania nienarodzonych z 12 do 14 tygodni, a teraz jeszcze wprowadzono to do konstytucji, żeby to, że tak powiem, jeszcze mocniej osadzić. Więc no, pod tym względem to jest coś, można by powiedzieć, że to jest zło kwalifikowane, o tak bym to określił. No, konstytucja stała się też nielogiczna wewnętrznie w tej chwili, bo chroni obywateli, a jednocześnie daje obywatelom prawo zabijania innych obywateli. No dokładnie, tak. Otóż nienarodzony człowiek jest już obywatelem francuskim w wielu aspektach. Więc to nie jest tak, że Cejrowski uważa, że od poczęcia do naturalnej śmierci zaczyna się życie, ale ja jestem lewakiem i uważam, że człowiekiem to coś będzie dopiero jak się skutecznie urodzi, nieważne czy w 9 miesiącu, czy może w 6 przez inkubator, czy jeszcze wcześniej, ale no musi wyjść z łona matki i żyć poza łonem matki zupełnie samodzielnie, żebym ja go uznał za obywatela. Można mieć nawet takie myślenie. Natomiast co zrobisz, człowieku, który tak myślisz, z tymi prawami, które dziecko nabywa, zanim się urodziło, ale już jest poczęte? Przeróżne aspekty prawa do dziedziczenia po swoim ojcu bądź po kim innym. Jeżeli damy matce prawo zabicia dziecka, to pojawiają się sytuacje, w których ona może świadomie, z chęcią wejścia w majątek. Nie, że moje dziecko odziedziczy, tylko ja chcę odziedziczyć, albo ja chcę podzielić ten majątek, który będziemy dziedziczyli, na mniejszą liczbę części, wtedy każda część jest wyższa. W takich przypadkach ona może być kuszona tak, no to zabiję tego jednego kolejnego kandydata do żłoba. I wtedy moja działka będzie większa. No czyli w konstytucji jest wewnętrzna sprzeczność, bo z jednej strony chronimy obywateli, a w szerszym kontekście prawa wynikającego później z konstytucji też chronimy prawa obywatelskie, ale jednocześnie dajemy obywatelom prawo, żeby się wyżynali. No to dajmy wszystkim. To ja chcę takiego prawa, żeby syn miał prawo zarżnąć matkę. A dlaczego granicą jest 14 tydzień? Kto to w ogóle, co to? A dlaczego nie czwarty rok życia?
Albo jeszcze nie, dalej. Nie, to w sensie logicznym tutaj nie ma żadnej granicy. No nie ma logicznie, no właśnie. No, nie ma. W demokracji nie ma, kończy się logika, jeżeli głosują wszyscy włącznie z tymi dwoma spod budki z piwem. I jeszcze jedna uwaga, a propos, bo nie wiem, czy pan pamięta, żeśmy rozmawiali chyba parę tygodni temu w każdym razie o kwestiach demograficznych. Ja tam wspomniałem informację akurat przypadkowo, że najmniej, że w przypadku Francji pojawiła się informacja, wtedy żeśmy o tym mówili, że mają najniższy przyrost naturalny od 60 lat. Niech pan zobaczy szaleństwo demokracji. Z roku na rok spada liczba nowo urodzonych dzieci. I w związku z tym, co robi pan Macron i co robi cała elita polityczna? No zabić więcej, tak. No zabić więcej. To znaczy, to jest po prostu aż jak mówię, trudno znaleźć słowa opisujące stopień szaleństwa, w której znalazły się niektóre państwa. Ja już bym uważał, że to jest planowa działalność tych szatanów z Davos, Schwaba i innych, i oni chcą depopulacji otwartym tekstem i Bill Gates i próbują na różnych poziomach antykoncepcję wrzucić do Afryki, może to będzie depopulacja. No tutaj kolejnym konceptem jest to przestraszyć młodzież katastrofą klimatyczną. Człowiek również jest emitentem CO2, więc trzeba ograniczyć liczbę ludzi, to może się nie rozmnażajcie. Cała masa młodzieży z pokolenia Z uważa, że nie chce się rozmnażać, bo jest katastrofa klimatyczna, to ja urodzę to dziecko i je zostawię potem w tym świecie katastrofy klimatycznej. To lepiej się nie rozmnażać. To jest depopulacja, planowa działalność. Biały człowiek ma zniknąć z planety Ziemia, bo Bill Gates nie mówi o depopulacji w rejonach trzeciego świata. Robi to poprzez tabletkę antykoncepcyjną na przykład, ale nie ma tego w propagandzie, że trzeba depopulację w Chinach zrobić. Nie, no bo wiadomo, że takie rzeczy się ukrywa, prawda? No, to jest no właśnie, ale depopulację na terenie Białego Czeka trzeba zrobić, czyli to jest przeciwko Białemu Czekowi z Kiewrona. Dlatego pan to jest... mówił o tym, że we Francji był zakaz krytykowania za prezydenta, o którym już nikt nie pamięta, Hollanda. Wszyscy pamiętają Mitterranda. No, był. I Macrona. Natomiast Hollanda mało kto pamięta, że był karny zakaz krytyki aborcji. W Polsce minister wprowadził dokładnie to samo, tylko tę kartkę miałem do Radia Wnet i ją wywaliłem z pomieszczenia tuż przed tą audycją. Pan będzie pewnie pamiętał. Otóż minister powiedział, że lekarze, którzy nie chcą wykonywać aborcji, nie będą mogli kandydować do czegoś tam, co zamyka możliwość rozwoju lekarzom z tej grupy, która odmawia wykonywania aborcji. Nie mogą się rozwijać. To nie chodzi tylko o kandydowanie na wyższe szczeble, ale w ogóle o rozwój. Tam być może o zdobywanie kolejnych specjalizacji. Pan mówi teraz o zmianie w tak zwanym kodeksie etyki lekarskiej. Rzeczywiście taki projekt tam się pojawił, jeśli chodzi o ministra. Ja się zgadzam, że to idzie w tę samą stronę, ale to nie jest jeszcze to samo. We Francji, bo to we Francji wprowadzili już wcześniej to, o czym ten polski minister mówi, którego nazwiska w tej chwili nie pamiętam, ale różnica polega na tym, że we Francji dotyczyło to nie tylko lekarzy, dotyczyło każdego. Na przykład taka rozmowa jak nasza. Taka rozmowa jak nasza. I to przyjdzie. To już ta rozmowa już jest zdemonetyzowana na YouTubie. Tak się spodziewam. Właśnie z tego powodu, z powodu tego tematu, o którym rozmawiamy. Natomiast ten krok polskiego ministra, proszę zobaczyć, że on jest niekonstytucyjny, ale i tak będzie wprowadzony. To samo, co we Francji napięcie. Otóż konstytucja gwarantuje lekarzowi wolność wyznania, a jednocześnie system zmusza lekarza do wykonywania w sumieniu zabiegów, zbrodni, zabijania pacjentów wbrew sumieniu, wbrew przysiędze Hipokratesa, która każe ratować życie, nie mówi życie człowieka, tylko życie ogólnie lekarzu, do samego końca. Więc życie tego zarodka, tak to nazwijmy, też każe ratować do ostatniego możliwego ruchu, a nie zabijać. Nie ma nigdzie w procedurach medycznych zabijania poza przypadkiem zabijania gotowego człowieka, który ma się za chwilę urodzić.
No tak, tak. No, zgodę. Czyli klauzula sumienia ma być wyłączona, nie będziesz się rozwijał, nie zostaniesz lekarzem, nie zrobisz tam specjalizacji czy czegoś, będziemy cię blokować na różnych poziomach. Na razie to jest przygrywka, ale zaraz będzie trochę więcej, bo czemu nie, skoro to jest przygrywka, będzie dalszy ciąg koncertu. No więc na razie to jest przygrywka w kodeksie etyki lekarskiej, że lekarz, który ma gwarantowane wciąż jeszcze konstytucyjnie prawo wyznania i sumienia, jednocześnie jest zmuszany do łamania wyznania swojego i sumienia, za cenę awansu, bądź będzie zablokowany. Ale to jest o tyle też szokujące. Ja już chciałem ten wątek skończyć, ale skoro pan to poruszył, to jednak też dorzucę jeden element, że to jest tak naprawdę rozwiązanie systemów totalitarnych, to znaczy polegające na tym, że nie istnieją takie granice, przed którymi państwo się nie cofnie. I tą granicą w tak zwanych systemach właśnie, no, nazwijmy je demokratycznych, czy systemach opartych na przestrzeganiu pewnych praw podstawowych, była właśnie prawo do sumienia, które zabezpieczało sytuację, w której człowiek, mimo że istnieje czy obowiązuje pewne prawo, ze względu na swoje przekonania moralne i pewne przekonania religijne, nie jest zmuszony poddawać się tej presji państwa. Okazuje się zatem, że jesteśmy w sytuacji, w której w tym aspekcie państwo, tak zwane państwo demokratyczne, idzie dokładnie w tę samą stronę, w jaką stronę wcześniej szły państwa totalitarne z całą ich próbą stłamszenia i zmuszenia człowieka do całkowitego podporządkowania się, nawet w takich sytuacjach, kiedy sumienie na to nie pozwala. Czyli sumienia nie ma, no bo co to za sumienie, do którego się nie można odwołać. I to sumienie, które nie jest kwestią pewnego wydziwiania, czy jakiegoś, prawda, nie wiem, idiosynkrazji, albo jakiegoś wymyślania, tylko jest oparte na pewnej stałej, niezmiennej zasadzie przekazanej nam przez wszystkie pokolenia, mówiące, ta zasada mówi wyraźnie o ochronie wartości ludzkiego życia. Sumienie musi być powiązane z istnieniem jakiegoś bytu wyższego niż państwo. To tego totalitaryści nie chcą. Czyli istnieje Bóg i wszystko, co jest na ziemi, z tego wynika. W związku z tym my, państwo, nie możemy sobie uzurpować pewnych praw do zarządzania na przykład twoim sumieniem albo wyznaniem, bo istnieje ktoś wyższy od nas, to on ci dał rozum, on ci dał duszę, w jego wierzysz, to jest władza wyższa ponad władzą państwową. I nasza władza państwowa też wynika z tego, że ktoś nam ją dał z góry. No to jeżeli chcemy być władzą totalitarną, to musimy zaprzeczyć istnieniu Pana Boga. Nie ma żadnej władzy wyższej, my jesteśmy najwyższą, na nas się kończy. I wtedy mogą robić wszystko, co chcą, bo nie ma szefa żadnego u góry według ich światopoglądu. No i zainspirował mnie Pan do stworzenia tej nazwy. Demokracja totalitarna. To w takim systemie teraz jesteśmy. Myślę, że to jest niestety bardzo, bardzo prawdziwe. Już kończąc ten wątek, nazwijmy to albo inaczej, przechodząc z wątku Francji do wątku Francji, ale odchodząc od wątku metafizycznego, chciałem wspomnieć o tym, że w tydzień temu rozmawialiśmy o informacji, rzecz dotyczy kwestii polityki zagranicznej i geopolityki już, a nie kwestii etycznych. Mianowicie rozmawialiśmy o tym, kto zamierza wysłać wojsko na Ukrainę. No i tam zaczęło się od tego, że wspomniał o tym premier Słowacji, Robert Fico, powiedział, że słyszy o tym, że jakieś państwa chcą. No i my żeśmy się zastanawiali, kto to może być, nie wiedząc jeszcze wtedy, że zgłosi się właśnie znowu, i tu jest ten wątek, nazwijmy to kontynuacji, prezydent Francji, pan Emmanuel Macron, który powiedział, że on nie wyklucza i że on się zastanawia i że dlaczego nie. I być może to jest właściwy sposób, żeby pomóc Ukrainie. No, krótko mówiąc, zasugerował, że wysłanie tam oddziałów sił specjalnych czy komandosów jest czymś, co on bierze pod uwagę, nad czym się zastanawia i być może zamierza to zrobić. No, czyli mamy kogoś, kto się przyznał do przynajmniej pomysłu wysłania tam wojsk. No i pytanie brzmi tak, dlaczego Macron to robi? Bo przecież Macron wcześniej był jednym z najbliższych bardzo długo, nazwijmy to, kolegów prezydenta Putina. Kontaktował się z nim chyba częściej niż każdy inny polityk zachodni. A tutaj nagle nastąpiła taka zmiana. I czym jest to spowodowane i jaki to może mieć efekt? No, bo moim zdaniem to nie jest żadna zmiana i cały czas jest ten układ, że oni się bardzo przyjaźnią, Francja z Rosją. Cały czas handlują na wysokim poziomie i tak dalej. W związku z tym, jeżeli Francja robi coś takiego, to tak, albo
prowokujemy jakichś innych, bo nas Putin poprosił, żebyśmy przez takie swoje gadanie, Francja jest daleko, bardzo od Ukrainy, od granicy tego konfliktu przygranicznego między Rosją a Ukrainą, od Krymu, na drugim końcu świata jest Francja. Więc tam jak Macron gada o jakimś wysyłaniu czegoś gdzieś, to jeżeli jest pokumany z Putinem, to Putin, dobra, nam gadają, bo tak się dogadaliśmy, a mnie to daje pewną możliwość eskalacji konfliktu, na której to eskalacji mi zależy. Czyli Macron dalej gra na Putina. Bo dzięki takim słowom, no Putin teraz będzie usprawiedliwiony. W dużej mierze będzie, jeżeli będzie eskalował konflikt. Francja mi grozi, że wyśle mi wojsko pod moją granicę. No to ja, zanim oni to zrobią, zanim Macron się ruszy, muszę eskalować. Moim zdaniem Francja jest nadal pokumana z ruskimi, tak samo jak Niemcy są nadal pokumane z ruskimi. Grają w jednej drużynie Putin z Macronem. Nie zmieniło się nic. No dobrze, a ja mam tu trochę inne zdanie. Mi się wydaje, że przynajmniej tak mi się, ja to tak odczytuję, że to jest reakcja na to, że Rosja pozbyła się Francji z Afryki. Z kilku państw, gdzie doszło do zamachów stanu, tam, że tak powiem, ci miejscowi działacze odwołali się do Rosji. Wojska rosyjskie, czy tam grupa Wagnera, no bo to nie sam, powiedzmy, że ci najemnicy rosyjscy tam się pojawili i Francuzi się musieli stamtąd zwijać. I tak sobie myślę, że to nie jest forma odwetu za aktywność rosyjską w Afryce i czy to nie jest właśnie tak, że Macron mówi, no to ty nas wyrzucasz z Afryki, to patrz, my jesteśmy gotowi wejść na twoje pole na Ukrainę. Nie. Ale to by powiedział otwartym tekstem, poza tym Macron jest za głupi na takie rzeczy i po trzecie wreszcie moja ocena. Francja wycofuje się z Afryki od wielu lat. Jeszcze trzyma jakieś tam swoje przyczółki, byłe kolonie swoje, kontroluje, ale de facto się wycofuje z tych krajów, bo one cały czas są obciążeniem większym niż pożytkiem. Tak to oceniają Francuzi. Gdyby oni inaczej gospodarowali w Afryce, bardziej otwarta kolonialna polityka, czyli jedziemy tam z naszymi politykami, osadzamy Afrykańczyków wykształconych i wychowanych we Francji, którzy mają jakieś korzenie w Senegalu czy gdzie tam, inwestujemy, ale w związku z tym chcemy kontrolować wasz kraj, a nie tak jak tutaj był bałagan od czasu zlikwidowania kolonii. Gdyby taką politykę Francja twórczą prowadziła, to Afryka byłaby bardziej skłonna i Francja miałaby tam lepsze interesy. A tak, to jest obciążenie. No nie byłem wszędzie w Afryce, ale w Senegalu byłem, patrzyłem, co tam się dzieje. Na Madagaskarze byłem. Francja... No ma tam jakieś tradycyjne przyczółki, gdzieś mówią po francusku, ale wycofują się stamtąd, może jakiś pojedynczy interes typu kopalnia chcą trzymać, ale już przegrali tę wojnę z ruskimi i z Chińczykami dawno temu, więc to nie teraz, nie o to. A może jest też tak, bo to jest jeszcze... Znaczy z tą analizą to ja się zgadzam z drugim punktem, że Macron jest za głupi, ale ja szczerze mówiąc myślę, że tak jak i w przypadku Bidena, częścią tej formy demokracji, w której żyjemy, jest to, że ludzie, którzy sprawują najwyższe stanowiska, są wydmuszkami. Tak naprawdę inni stoją za nimi i nimi rządzą, a oni po prostu no, gadają to, co mają tam napisane, albo wyuczone, albo nawet tak jak Biden, jak się mylą, to i tak nie szkodzi, bo oni, że tak powiem, wyłącznie udają tych, którzy faktycznie podejmują decyzje. I myślę, że w dużym stopniu tak jest też z Macronem, więc tutaj bym się nie przywiązywał do tego, że on sam to wymyślił, albo to jest jego koncepcja. To jest raczej, zakładam, koncepcja elit, które tam za nim no stoją. No dobra, ale nawet ta koncepcja elit, gdy tam, załóżmy, że ktoś bardzo mądry siedzi za Macronem, no to nadal powinna być taka, jak ja mówię. Jeżeli to no są realne interesy Francji, są zagrożone, to one są realne tylko wtedy, jeżeli Francja rzeczywiście chce być w Afryce. A z ruchów Francji wynika, że Francja już ma dosyć bycia. No jeszcze tam jesteśmy drogą inercji. Ale już się wycofujemy. Dobrze, to jest jeszcze jeden potencjal i to jest przejście do jeszcze jednej informacji, to się łączy. Może jest tak, o czym nie wiemy, no bo tak naprawdę nasza wiedza na temat tej wojny rosyjsko-ukraińskiej jest bardzo ograniczona, no bo jesteśmy skazani w 90% na przekaz propagandowy. Dotarcie do źródeł i do faktycznego stanu jest bardzo ograniczone, ale tym elementem, który być może miał miejsce, nie wiem, jest to, że na przykład w czasie z jednej
jednej z tych walk, potyczek, nie wiem, czy tam bombardowań, zginęli jacyś francuscy żołnierze, o których też nie wiemy, czy oni tam naprawdę są, czy nie, chociaż wszystko wskazuje na to, że są, bo to wynikałoby z wypowiedzi z kolei kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który tak dał do zrozumienia, że tam są przedstawiciele sił specjalnych i francuskich, i angielskich, więc być może ktoś zginął i być może to jest taki odwet. Jeszcze o tym pomyślałem. Głupio byłoby, gdyby nie było jakichś pojedynczych sił rozproszonych, tak jak te agendy CIA, które były na Ukrainie. Normalnie jak się toczy taka wojna między mocarstwami, albo jedno mocarstwo toczy jakąś swoją wojnę, to te inne wysyłają jakichś swoich ludzi na front. To mnie to akurat nie dziwi i Ruskich też to chyba jakoś specjalnie nie podnieca, że tam tu się kręci paru Brytyjczyków, bo chcą coś wyniuchać, albo chcą, żeby w razie, gdy ten konflikt się na tę bądź na tę stronę przechyli, to chcą mieć jakiś przyczółek, jakichś swoich tam agentów albo zwolenników. Więc taka działalność drobnicowa, to na każdej wojnie się spodziewam, że jest. No dobrze, bo obu stronach frontu mamy swoich ludzi, bo chcemy wiedzieć, co się dzieje, chcemy mieć jakiś wpływ albo możliwość wpływu w przyszłości. Pan myśli, że się Putin przejmuje, że tam 20 żołnierzy francuskich gania po Ukrainie? On może wykorzystać ten fakt plus słowa Macrona do jakiejś swojej propagandy, ale z punktu widzenia jego wojny to tam, no niech się kręcą. Nie, zgoda, tylko ja nie oceniam to, do czego Putin, tylko staram się zrozumieć, co chciał Macron przekazać. Może jest jeszcze trzeci element, może w ten sposób to by się trochę wiązało z tym, co pan mówi, że Macron próbował w ten sposób zachęcić innych. Krótko mówiąc, powiedzieć: patrzcie, my jesteśmy gotowi, my wysyłamy, no to chodźcie z nami. No ale my jesteśmy gotowi, ale tam no, nie możemy, bo daleko. Francja jest od Ukrainy, więc no tak bardzo chcemy, ale nie możemy. Ale no przecież to samo robili na początku II wojny światowej. Dekret z Polską podpisali, wielki tam nasz sojusz polsko-francuski i polska sanacyjna władza uważała, że Francja się rzuci przez dwa kraje ratować Polskę, albo że będzie Niemców gryzła od tyłu, kiedy oni nas zaatakują. Francuzi tam nas podniecali do wojny, a potem Niemiec ruszył na nas. No, potem Francuzi zrzucili ulotki, więc w zasadzie na tym skończyła się bitewna działalność w 1939 roku przynajmniej Francuzów. No dobrze, ale znacznie poważniejszą rzeczą, i to już nie są tylko takie słowa, powiedzmy, polityków, tylko to jest podsłuchana rozmowa opublikowana przez Rosjan, przez nich też podsłuchana, dowództwa niemieckich sił powietrznych, tam jest nawet szef Luftwaffe, on się nazywa inspektor, ale de facto to jest dowódca, czyli dowódca sił powietrznych. Czyli współczesny Göring, czy kto tam był szefem Luftwaffe. Tak, no można tak, Luftwaffe, tak można powiedzieć. I innych paru tam generałów, oficerów, no i oni tak, to jest długa, półgodzinna mniej więcej rozmowa. Też łysy, powiem panu. Tak, też łysy, też widziałem. Widziałem zdjęcie, dlatego mi się skojarzyło, że współczesny Göring, no tylko chudszy. Ale poza tym te same niemieckie gęby, jak widzę niemiecką armię, jeszcze nazw sobie nie zmienili, tylko zostawili z czasów, które nam się ze wszystkich filmów najgorzej kojarzą. Stare nazwy. Luftwaffe zostawili, ponieważ Luftwaffe zostawili. To broń lotnicza dosłownie. Tak, jak ja słyszę, lotnicze, że nas Luftwaffe ma bronić w ramach NATO, to mam gęsią skórkę, czterej pancerni mi jeżdżą po kręgosłupie. Dobrze, ja już zostawiam czterech pancernych i Luftwaffe, ale ta rozmowa, bo tam treść, bo oczywiście media się rzuciły, że ruska propaganda wykorzystuje, wojna hybrydowa, wiadomo, wykorzystuje, no każdy wykorzystuje to, co może, jak przechwyci, mu się uda, ale mnie ta treść uderzyła, bo tam ci oficerowie rozmawiają no, między sobą, bardzo duża część rozmowy dotyczy tego, jak zniszczyć most Kerczeński, to jest ten most łączący Krym z lądem, on ma 18 kilometrów, jest bardzo szeroki i tak dalej, no i oni się zastanawiają, ile pocisków Taurus trzeba użyć, żeby ten most zniszczyć, bo to tam 20 pocisków, a może mniej trochę, zależy gdzie się trafi, czy filary, czy nie. Nie dochodzą do konkluzji, bo to jest taka rozmowa hipotetyczna, czyli nie mówią tak robimy, ale te bardzo dokładnie to opisują i jeszcze druga rzecz, zastanawiają się w jaki konkretny sposób zrobić to tak, żeby Rosjanie się o tym nie dowiedzieli, czyli żeby udać, że to nie oni to robią, tylko robią to Ukraińcy. No i to jest rozmowa z tego punktu widzenia jednak dla mnie przynajmniej dosyć szokująca, bo to znaczy, że
ta wspomniana przez nas demokracja, która teoretycznie powinna polegać na tym, że takie decyzje no, są podejmowane po jakiejś debacie publicznej, tutaj zapadłaby, bo do tego to zmierzało, całkowicie w sposób tajny i ukryty. No jak wszystkie decyzje tego typu w armii, bo przecież nie można sygnalizować nawet teoretycznego planu wobec wroga z wyprzedzeniem. Ale wrogiem jest ktokolwiek, chcemy go zaatakować. Ale ja wyjdę panu słowo. Ale ja wyjdę panu słowo. Bo pan zakłada, właśnie tu jest moim zdaniem ten, że pan zakłada, że Rosja jest, ale oni twierdzą i formalnie nie jest wrogiem. Nie, nie, właśnie chciałem to powiedzieć, właśnie w tym samym zdaniu chciałem powiedzieć, że wrogiem w takich teoretycznych rozważaniach generałów jest, może być każde państwo, kiedy budujemy grę wojenną na zasadzie, że a gdyby z tym państwem był bezpośredni konflikt, to wtedy on się staje naszym wrogiem i co robimy wobec wroga. W tej chwili Rosja absolutnie nie jest wrogiem Niemiec, jest sojusznikiem, gospodarczo potężnym sojusznikiem, dostarczają im paliwa, ale nie tylko, są sojusznikami od lat. Niemcy są przyczółkiem Rosji w Unii Europejskiej, co wiemy po tym, ilu tam zasiada w różnych radach Rusków tu i tam, ile firm rosyjskich jest na terenie Niemiec. Ale roztropne państwo, w tym przypadku Niemcy, musi brać pod uwagę, że nie wiemy co, nie wiemy kiedy, ale stanie się coś takiego, kiedy przez czas jakiś Rosja nie będzie naszym przyjacielem, tylko stanie się naszym wrogiem. I co wtedy robimy? I ja tę rozmowę odczytałem w taki sposób, ale pierwsze pytanie, które panu zadałem, jak mi pan to przysłał, to jest, czy to nie jest jakiś fake, czy to rosyjskie służby, które to nagrały, nie zmanipulowały taśmy i ona nie jest cała przez sztuczną inteligencję stworzona. Do tej pory Niemcy potwierdzają, co więcej, jest, że tak powiem, ma być komisja śledcza, którą chce powołać CDU, to jest opozycja i wszystkie głosy, które się wypowiadają, zakładają, że to jest prawdziwe, nikt tego nie no moim dementuje. Zdaniem zigły widły w tym sensie. Rozmowa była prawdziwa, była w trybie, a co by było, gdyby było, który jest normalnym trybem każdej roztropnej armii. Nasza armia, kiedy robi różne ćwiczenia wojskowe na poligonach, powinna bez przerwy ćwiczyć również scenariusz taki, że nas Niemcy zaatakują. To jest mało prawdopodobne, ale wyćwiczonym trzeba być. A co jest, jak ci ktoś w plecy walnie, bo Polska się okaże, że to chcemy ją już sprzedać teraz Rosji, bo doszło do takiej eskalacji konfliktu z Ruskimi, żeśmy się tak jak w Jałcie dogadali i w którymś momencie my NATO sprzedamy Polskę, bo nie będziemy mieli innego wyjścia. Więc polska armia powinna ćwiczyć wszystkie scenariusze ze wszystkich stron, nawet że nas Szwecja zaatakowała. Rosja przecież na bieżąco, i moglibyśmy takie nagrania od nich dostać w prezencie, robi ćwiczenia ataku na różne państwa NATO, w tym na Niemcy. Więc nie ma w tym nic dziwnego, że Niemcy robią różne ćwiczenia intelektualne ataku na Rosję. Znaczy, ja tutaj się jednak z panem nie zgadzam. To znaczy, z dwóch powodów. Uważam, że jednak to nagranie sprawi, i to wyraźnie widać, że ten tak zwany sojusz, co do którego ja też mam duże wątpliwości, czy on jest tak, jak opisuje go pan, tak ścisły między Niemcami a Rosją, czy on faktycznie tak wygląda. Ale druga rzecz, z którą się nie zgadzam, to czym innym jest, że tak powiem, hipotetyczna gra wojenna, i to jest normalne, a czym innym jest pewien bardzo konkretny most. Oni tam nie pada nazwa Kerczeński, ale chyba most na północy pada. I dokładne rozważenie, ilu rakiet trzeba użyć, żeby ten most zniszczyć i w jaki sposób przekazać te rakiety tak, żeby nikt nas o to nie podejrzewał. To jest jednak coś zupełnie innego niż taka ogólna rozmowa. Ja w tym widzę jednak no, daleko idące zafałszowanie sytuacji, no bo Niemcy formalnie i publicznie twierdzą, że w wojnę się nie angażują, a cała ta rozmowa pokazuje co innego. Pokazuje, że za plecami gdzieś ta wiedza i ta informacja jest przekazywana. To nie jest ci żołnierze, że jakby to powiedzieć, rozmawiają o tym, jakby to był jeden z wielu tego typu projektów, z którymi mają do czynienia. No i dlatego ja uważałem, że to jest taka gra, wszystkie gry są na konkretnych mostach moim zdaniem, a nie na jakimś teoretycznym moście X, tylko na konkretnym. Przesmyk Suwalski, zobaczmy jak to będzie działało, gra teoretyczna, ale na konkretnej mapie.
No ale nalał pan wody na mój młyn, to wykorzystam teraz. Wróćmy do tego, co mówiliśmy przy Macronie, że ponieważ on jest kumpel Putina, to może pozwala Putinowi na eskalację przez to, że rzuci kilka słów o żołnierzach francuskich, którzy kiedyś może teoretycznie pojadą na Ukrainę. Ja bym tak chciał, mówi Macron. No to teraz woda na młyn Putina, że on może eskalować konflikt, przyspieszyć tę wojnę. To samo zjawisko następuje przy tej rozmowie niemieckiej. Kolejny nasz sojusznik, czyli Niemcy, mówią coś takiego i nie kwestionują, że to była tam sztucznie stworzona, zmanipulowana rozmowa. Nie bronią się Niemcy. Nie, potwierdzają. Mówią, no tak, była taka rozmowa. To znowu daje Putinowi możliwość eskalacji i być może już nas sprzedali w Jałcie, bo teraz jak Putin będzie eskalował, to Niemcy powiedzą, no próbowaliśmy tam ten most im rozwalać, tu Francuzi chcieli wojsko wysyłać, no cholera, musimy oddać Polskę i kraje nadbałtyckie, no bo no nabroiliśmy, ale no to oddamy i dzięki temu ocalimy siebie. No dobrze, rozumiem, że i tak dochodzi pan do konkluzji, że za wszystkim tym stoi Putin. I ja nie twierdzę, że... Bo to jest jedyny inteligentny. Scholz to jest bystry gość. Dałby pan mu portfel, żeby zainwestował panu forsę? Nie. Macron też nie jest bystry. Nie ma bystrych. Jedyny bystry w tym rozdaniu, który sam rządzi. A nie za jego plecami jakaś elita, która się ukrywa, tak jak pan to opisał, no to Putin. Inteligentny jest, sprytny jest, wredny jest. Wszystkie ma cechy. Niebezpieczny jest. Niebezpieczny zgadzam, przez to, że inteligentny. Ale jednak nawet on, myślę, że nie wykreował tej rozmowy. Znaczy ta rozmowa miała miejsce, a głupota Niemców polega na tym, że się dali złapać. No, to jest jeszcze dodatkowy element. Albo perfidia, bo ja uważam, że już nas sprzedali dawno temu. Coś zauważyłem innego w tej notatce. Na zakończenie może będzie dobre, chyba że pan pociągnie jeszcze jakiś wątek, ale ile nie, czasu już, można nie, gadać? Pociski, chodziło o pociski Tauros. Ile tych pocisków użyć, żeby rozwalić mostek, o którym mówiliśmy? Najnowocześniejsze w NATO. I teraz ze smutkiem stwierdzam, że wyprodukowane przez szwedzko-niemiecko-południowo-koreańską fabrykę. Zebrali się najlepsze pociski, robią takie trzy kraje. Czemu Polska nigdy się nie pojawia w takich kontekstach, że robimy najlepsze pociski we współpracy z Korea i Szwecja? Jakieś marginalne dwa kraje mają taką produkcję, że z Niemcami robią najnowocześniejsze pociski dla NATO, a Polski nigdy w takich układach nie ma. I o tych pociskach jedna uwaga. Putin się musi zirytować, bo walą na 500 kilometrów. Dobrze. No to czyli Żeleński jest w stanie rozwalać Moskwę. Trudne do wykrywania, bo nie posługują się komunikacją satelitarną i są bardzo trudne do wykrycia dla obrony przeciwlotniczej. No a ile jest z Kijowa do Moskwy? Nie mówię, że spod granicy z ruskimi do Moskwy, bo jest dużo bliżej. Z Kijowa jest 760 km w linii prostej, godzina samolotem. To dla pocisku, gdyby leciał z Kijowa, no to nie doleci 500 km. Ale to teraz się przybliżamy do granicy, tam gdzie jeszcze nie ma wojny. Ustawiamy te pociski, te rakiety, czy co to jest, i mamy już 300 km do Moskwy. Jeżeli pasażerski leci godzinę z Kijowa do Moskwy, no to taki pocisk będzie leciał minuty, a jest trudny do wykrycia. To jest zagrożenie witalne dla Putina. Siedzi na Kremlu i nagle Niemcy gadają o pociskach, które mogą mi rozwalić Kreml. Dlatego to jest argument, argument, którym się Rosja od początku posługuje, właśnie twierdząc, że jest zagrożona i dlatego musi odepchnąć Ukrainę dalej, żeby nie być zagrożona. No i z tym nic nie zrobimy. To jest ich narracja i nie da się usiąść z Putinem i go przekonać, że źle myśli. Ja myślę, że możemy jedną konkluzję na pewno tutaj mieć na koniec i z nią się zgodzimy. Szkoda, że Polska nie uczestniczy w tego rodzaju produkcjach jak produkcje Taurus. Chyba z tym się zgadzamy. Tak. O. Czyli na smutno znowu pan skończył, bo szkoda. No nie. No szkoda, no to co mam powiedzieć? No nic. Cała audycja bez żadnego tematu pozytywnego, że otworzyliśmy nową fabrykę. Za tydzień znajdę coś pozytywnego. Do zobaczenia.